Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft Schodki. Jest ono Wojtek. Jestem. Chciałem znowu powiedzieć drabinka. Schodki. Minecraft Schodki, tak. Zdecydowanie Minecraft drabinka. To jest za dużo drabinek. Drabina później. No. Drabina! Leave me alone! Ej! Co? Czemu mnie tam... Tam nie było na dubla? Nie, znaczy nie wiem, bo ja to po prostu przeskoczyłem. Kuźwa, no, ja, no właśnie powiedzieć, przeskoczyłem. No, to też przeskoczyłem. Aż za daleko. Tylko... Teraz ten? Nie podoba mi się to, no. Tak, teraz tutaj, teraz tutaj. O. Dobra, no. A tutaj są, widzę, drabineczki, to takie w miarę okej. Okay. Zrobiłem. O, zrobiłem. Kurwa. Wyciesz klienta po prostu. Tu? Tak. Teraz musisz tutaj, tutaj na prawo. Czekaj, to jest cały blok. Potem na drabinkę do góry, potem na drabinkę. No i potem drogę już masz w miarę prostą. Dobra. Pod warunkiem, że się nie spuszczę tam. Ale powiem tak. Podoba mi się nawet ten parkour. Nie jest, są takie momenty, w których faktycznie on jest dosyć trudny i takie nawet momenty, w których jest trochę bardzo nieogarnięty, ale generalnie jak na taki powrót parkourów, to myślę, że nawet w miarę taką spoko mapę nam tutaj ktoś z was podesłał. Szczerze mówiąc. Tak. No a nie ty, no przecież nie jest aż tak źle. W porównaniu do tego, które my wtedy żeśmy parkour przerwali, oddaj spokój, to, to jest w ogóle nieba ziemia. W życiu nie słyszałem, żeśmy obydwoje mieli takiego rage'a na grę. Dobra, to prawda. Znowu od nowa. A ten jest taki, ja bym go porównał trochę do tych. Do hielkowych parkourów. No troszkę. W sensie jest taki... Jest taki lightowy, nie? Nie jest taki jakiś, że nie wiadomo, co tutaj się wydarza i nie wiadomo, jak to zrobić w ogóle. Także da radę. Aha, czy co? Czy tu? Gdzie? Nie, no musisz tam do domu. Jak... Znaczy do góry musisz. Oż kurczę. Jak do góry? No a byłeś tu w wulkanie na dole? No nie. A jak ty, że się tam... A to pierdniczy to, wychodzę stąd. A to czekaj, bo ja i tak muszę tam wejść, to co tu się wydarzy? To czemu ja mam czekać, ty? Zrobiłem. A jak ty, żeś tu skrócił niby? No weszłem tam na drzewo. Pod drzewem. Tam się dało wejść? No, skoczyłem i kucłem. A, no dobra, bo ja zobaczyłem, że jest dziura i od razu skoczyłem, okej. Okay. Nic nie robi, dobra. Tu chyba. Jeszcze się rozejrzeć, co by trzeba zrobić, bo szczerze powiedziawszy... Nie. O, to wygląda jakby tutaj trzeba było i tutaj na bok. Chyba, że przyciski coś robią, ale... Nie, już klikałem kilka. Jak ja mam niby zrobić tam 180... He? A, czekaj, ty! Tu jest drabinka, Tomek. No jest, widziałem ją. No to na nią chyba trzeba. Powinni zbanować te drabinki. Nieprawda, spoko są. Oj, sorry. No. Trzeba tak odskoczyć od... A, dobra. No, poczekam. Damy trochę, okej, jestem. No. No dobra, ale tutaj, że jak ci by? Tędy? To jak ty nie wiesz, będziesz mi kierować.
Nie? Nie, tu się nie wejdzie. No, czemu mi podskakuje ta cholerna klawiatura? Najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, gdzie... Aha, tutaj na górze jest. Aha, czyli trzeba... Cały czas z tej drabinki zjeżdżam. Ale nawet jeśli, to kurde, jak my mamy wejść? Może trzeba zrobić Halo Minecraft? Nie, trzeba tak. No, stąd... Tutaj? No. No i chyba tak. Tomek, bardziej od ściany. Walisz się w ścianę i nie trafiasz na to. Przed chwilą chycił mi klocek ten. No. Przepraszam za epilepsję, ale... Ej, kurde, da wskoczyć. Jezus! Cześć. Dobra. Powiem tak. Inne budziki wyłączyłem. Nie. Żadne rozpoczywanie sprzątania. Poczekaj. Tutaj Houston możemy mieć problem, bo ja nie wiem... Nie wskoczę. Stop. No to nie, no to się nie da. Wróć do stacji bazującej. Adukującej, nie bazującej. Jak mi się teraz jeszcze opróżnisz, to cię kopnę. Nie wiem, co tu trzeba zrobić, kurczę. No nie ma żadnej drabinki, nie ma. Wojtek. A tak się da wejść. Okej. No kuźwa, nic jest cała, się opróżniasz. No debil. Nic nie stałaś, ale się opróżniasz. Super. O, cio, pomogło mi to. No ja pierniczę, będziesz... No skończ. Tak, teraz tu musisz wejść. Chyba skończyła. No, na prost. Ha, ja tego nie widziałem. Potem na ten na górze i potem... Tam jest potem w miarę dużo prościej niż... Ale już widzę końcóweczkę, Jak się skupimy, Tomeczku, to cię skończymy. Powiedziałeś, że się skupimy i zacząłem skakać przed siebie, gdzie nic nie ma. Także proszę, focus. Tak, chcę to skończyć. Po co kucasz? Ja to widzę wszystko. Nie kucnąłem. Ale pojedynczo skaczemy. Skam. Zatrzymam nam słońce. Zatrzymaj mi czas, ty. Nie słońce. O. Teraz będziemy lepiej widzieć. Tutaj powinno być teraz wklejone takie. 5000 jest. Wojtek, nie pomagasz mi. A co hamujesz? To byłeś już tam raz. Skup się. Wiesz, rzeczy ja już... Stój, kurwa. Very well. Tu? Tam na dół? Teraz na na płotek. Na tamten płotek, naprzeciwko. Tu do góry. No i potem już drogę widzisz, jaka jest. Skomplikowana. Tu możesz zrobić checkpoint. Bo to nie jest półblok. No i tu już masz prostą drogę, tylko żeby się nie wpadł w dziurę. Jest to koniec? Nie? Nie. Wojtek, jeszcze cztery przed nami.
No malutko zostało, damy radę. Przez połowę czasu zrobiliśmy jeden level u mnie. Jak w połowę czasu? 10 minut. Ty masz jakieś dziwnie, to nagrywasz, ja nie wiem. No, ja ci mówię, musimy to skończyć u ciebie, bo u mnie wyjdzie 5 minut odcinka. Nie skończymy tego, u mnie na pewno. Musimy to skończyć. Wojtek, prędzej wygram w Totka. To rób sobie po prostu dużo częściej spawn. Fuck. Przecież robię na każdym momencie, na którym mogę. Ale niestety drabinki... To ewentualnie, zważywszy, że to już jest naprawdę końcóweczka, to możemy się umówić tak, że jeżeli... Że zmień mi drabinki. Nie, że po prostu jeżeli ja dojdę tam do końca, to idź. Ja cię po prostu tepnę. Ale idź. Ty też próbuj. No, a co robię? Tylko się skup, a nie na zasadzie, że na gotowe przyjdzie. Czuję się jakaś, nie wiem, dreszowska, czy idę na lodzie. No weź, co to jest w ogóle? Dreszowska. To co, dreszowska tańczyła na lodzie? Nie wiem, ale choć ją lubię. No, patrz. Zrobiłem. Mhm. Nie komentuj, po prostu zrobiłem. No, tak, ja wiem. To tu musisz, o właśnie, tak, tu musisz uszkucać na każdy. To spróbuj na W sobie zrobić. Oj, nie wiem, czy tu ci zaliczy, bo tu jest na tym bloku lodu chyba. Nie, czy... Spawn point. Jezus, ja już prawie w locie byłem. Tutaj masz jedną na boku i potem na ścianę i potem już masz prostą drogę. Prosta droga. No. Nie możemy sobie jakiejś mapki przygotowej. Nie wiem, jakiś survival. Nie wiem, jakieś podwodne życie w Minecrafcie. Ale ludzie lubią, jak jest dużo drabinek. Albo nie wiem, co jeszcze. Stój, kuruś, ty. Tu też sobie zrób, na wszelki wypadek, to już jest końcowa. Wiedziałem, że spadłeś. A wiedziałeś, że zamiast się killnąć zrobiłem sobie spawn pointa w wodzie? To mi umknęło. 6 od nowa. No chyba tak. O, widzę koniec. Nie pomagasz. Ja tam końca jeszcze daleko nie widzę. Czy daleko? Końca, proszę. Nie widać. Końca, nie widać. Nie widać, nie widać. Tylko się nie pomyl teraz już. Nie, już się zmieniłem. Pound point, nie kill. Teraz czego muszę sobie już zmienić? Tak mi się jakby się zerowało gdzieś tam na dół. Boże. Dobra, nie ma loda. No. Dobrze, ja ci to trochę podułatwię tak delikatnie. Ja nic nie widzę. Mnie nikt... Niech ci będzie. To już końcóweczka powolutku. Od razu przyjemniej się gra. Już nawet se wrócić mogę. Mhm. No, jakby ktoś chciał robić Minecrafta, widzicie jak macie robić? No, no.
Aha, nie mogłeś już przejść po tym? Czekaj, bo ja tu się stresuję, to jest bardzo trudne. O, za typ. Sio, wchodzi mi. Widzisz, jak się nie stresuję, to prawie mi idzie ładnie. Ale tu ci już nie zrobię. No i patrz. Odezwał się. Nic nie mów, bo dokładnie. Dziękuję. No. Widzisz. O nie, tu będzie pełno tego. Czego? No dobra, ale to jest po... To będzie skakanie po heju. No. Jak spadniemy... U, a po heju na haju, no. Tabel? My sobie pozbieramy zboże trochę. To mogło być drabinka. Jakby kuźwa innych bloków nie było w Minecrafcie. No ale czy to są? No są na przykład jeszcze te z Endu. Ej! Jezus kochany, jak ja to zrobiłem, nie wiem, nieważne. Ale byłem blisko. Tu. Także ja myślę, że możecie już nam podsyłać ewentualnie następne jakieś mapki fajne. Przygodowe. A zobaczymy w sumie, jaka będzie następna. Może faktycznie jakąś taką przygodową zrobimy. Taki chillik jakiś. No bo w ogóle może jakiś taki survival z zadaniami. Też by nie było złe. Tylko już na pewno nie skyblocka, bo skyblock był. Nie, skyblock był. A, ale tutaj... To jak przejdziesz dalej, to widzę, że twórca checkpoint zrobił. Gdzie? Dalej. Aha! Ja już porosłem. Tutaj gdzie? Aha, na drugą stronę. Tu chyba nie doskoczę, to? A to nie. Można przeczytować trochę chyba. A nie, można. Nie, dobra. Się utopię. Cześć, bo jest tą pszenicą dalej i z nasionami łożę. Tutaj dalej jest lawa, więc sam już mógł wyrzucić w ręce. A już wyrzuciłem tutaj. Pierwszy kaktus? To się nie da, tak? Nie, nie da się. Kuźwa. Jaki kaktus? Tam nie było skakania po żadnym kaktusie. Dobra, ale spadam koło kaktusa. Tam droga jest prosta, tam masz drabinki na ścianie. No to właśnie z nich spadnąłem. Jak tu, kurna, wejść? Postój! Balansuję jak flaga na wietrze. Jak ja na tą drabinkę tutaj wejść? A dobra, tak. Dobra, już wiem. Nie, tu się nie da dublem. To jest taki jeden moment, że mam wrażenie, jakby drabinki brakowało. To weź tam dorób. Aha. Proszę. A nie, dobra, nie brakuje. Pewnie tu nie mogę zrobić, ale ryzykuję. I hop. Do lawy tam mam wejść? Tak. Chyba, że... A, już za późno. Chyba, że mówisz to bardzo wolno. Znaczy, ja ci tu dorobię w jednym miejscu drabinkę, bo... Tu. Mam wrażenie, że tutaj nie da, ale dalej ci nie będę na pewno dorabiać, bo tam już jest. Aha. Bo tam już jest w miarę prosto. No. Nie powiem tak, no niestety, z tomeczkiem trzeba redecoration robić, bo tutaj się inaczej chyba nie da. Znaczy, dałoby się, tylko by to trwało miliardy lat. A nie powiem, że jak jest włączony tryb nagrywania, to mam taki.
że jak coś mi już drugi raz nie wychodzi, to już się denerwuję. I już mi potem w ogóle nie wychodzi. A ile mamy czasu? Koniec czasu. A ile mamy nagrania? 20 ponad. A, no to tak jak w sumie przewidywałem. Jeszcze to potrwa z 20. Nie, ale mówię, no tak już jesteśmy tu przy finiszu. Bardzo fajny parkour, naprawdę. Nie jest jakiś taki, co prawda były takie momenty, w których, tylko że pamiętajcie, to jest parkour pod 1.16 chyba, my gramy na 1.21. Więc jakby, no... Jest jak jest. Ale generalnie bardzo fajnie się gra. I to jest jeszcze ostatni taki fragment. Znaczy, zła mapa nie jest. Zła nie jest, tak. I nawet, nie wiem, mnie się podobała, bo nie była jakaś wybitnie trudna. Ja bym ją porównał do takiego troszeczkę ulepszonego Hielkę pod względem trudności. Kurde, byłem na samej górze. Wiecie, ja też wam nie chcę pokazywać ciągle, jak robię coś 40 raz. Dziękuję. No patrz, nawet z tego spadnąłem. Tomek, weź pałkę, co? Mówię, taki ulepszony Hielkę i takie mapy w sumie moglibyśmy nagrywać, a nie jakieś takie, co żeśmy wtedy wzięli, kuźwa, że nie dało się nigdzie przejść. Ja nie wiem, skąd ty tam w ogóle znalazłeś, znaczy, wczesnąłeś. Ja generalnie szukając map, z reguły szukam mapy na zasadzie takie najbardziej popularne czy coś, tak? No i ona była jedną z takich popularniejszych, dosyć długa też, bo na długość w sumie też patrzę map, żeby wiecie, to nie była mapa na 5 minut. Więc czasem niestety tak wychodzi. Nie, tamta to było po prostu kamikadze, ty. No tamta to prawda, była trudna. Znaczy, do zrobienia myślę, na pewno, jak znaczy... większość map, ale była no taka, no... Wiecie, na samym początku to dobra, spoko, ale nie tu. No właśnie, widzę, że się blokuje tak. Ale później im dalej w las, tym robiła się po prostu, no... Tym więcej jazzku. Dużo, dużo trudniejsza, zdecydowanie dużo trudniejsza. Tamto mieliśmy obydwoje już rajdżak, wyłączaliśmy tak, nagrywanie. Wyłączaliśmy nagrywanie, to już było takie, Tomek, co my mamy za mapę dużo. Tam tyle przekleństw leciało. Skręć w prawo, skręcam. Halo, oszustwo, a dobra. Koniec, thanks for playing. Czekaj, się doszedłem. Check the map out in creative, no ale to... Aha, jeszcze każą mi skakać, ty pod koniec. Się człowiek ucieszył. Nie, ale naprawdę, tak mówię, podsumowując tą mapę, bardzo fajny pomysł. Moim zdaniem trochę taki ściągnięty z Hielkę na zasadzie jakichś tamtych 100 levels of parkour i tak dalej, tylko że po prostu w innej formie. Te parkoury też, jedne trudniejsze, jedne łatwiejsze. Tutaj było kilka takich, których w ogóle nie rozumiałem jak zrobić, ale się zrobiło, więc też nie jest źle. A dlaczego tu nie ma fajerwerków? No bo widocznie budżet na to nie pozwolił, ale no generalnie naprawdę spoko. Także jak, myślę, że jak ktoś chce sobie pograć i nauczyć się w parkura, to jest chyba taka w miarę spoko mapa, żeby właśnie sobie pograć i zobaczyć jak to wszystko działa. Jeżeli ja w większości razy dałem radę, chociaż checkpointami, ale dałem, to każdy da radę. No, także naprawdę... Co mnie tepnął? Ja. Ha, ja tu tak ładnie zjeżdżałem powolutku, pokazywałem każdy poziom. Zepsuł. Dobra, to ja mam nadzieję, że wam się podobały moje męki Wojtka zwycięstwa. Piszcie w komentarzach, tak jak Wojtek tam wspominał. Co to zmieniłeś? Czemu się znowu tutaj zaczynaliśmy, nie? Znowu się skupić nie mogę. Więc pozdrawiam Wojtek. Byłem. I będę też ja, widzę od razu, pa pa. Pa 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 pa. Zniknął mi.